I dziś zaktualizuję parę roślin w pracy, które są, znaczy w biurze, które są tutaj pod słabą opieką, jak widzimy, a pokażę Wam jakieś szczegóły i tak dalej, bo tutaj jest no, parę ciekawych historii, które chciałam Wam opowiedzieć. Zresztą tutaj są takie rośliny, o których byście się nie spodziewali, że jednak miały dużą rolę. No, to tu pierwszy jest ze mnie kulkas, którego znaleźliśmy pod domem, stał tam już parę dni. Nie wiedzieliśmy, co zrobić, więc zostawiliśmy kartkę, powiedziała nam, że możemy wziąć. No i jest u nas od zeszłego lata, wreszcie zaczął puszczać bulwy. Niestety nowy odrost, który urósł jako jedyny w zeszłym roku, zrzucił. Widzimy, to nie jest żółć wzrastania, tylko umierania. A tutaj widzimy, że to są takie normalne przebarwienia na pędach zamiast kulkasa, to nie jest żadna choroba, nie ma co się martwić. A tutaj mamy zastrzonego krotona, go się już nie odratuje, więc tak naprawdę out. Nie było go. Tu jest dosłownie 10 roślin, nie, nawet chyba mniej. Tu jest epifylum, nie wiem co za odmiana tutaj jest, ale miałem ją przesadzić trochę czasu temu stąd, ale zapomniałem i teraz puściły dwa nowe odrosty i no jak coś takiego wyrzucić, no ale tutaj trochę mi trochę im przysechł, czy tam go szkodniki zaatakowały i widzimy, że jest trochę odwodniony. A tutaj, znaczy no bardzo, bo widzicie, pędy się marszczą. Tutaj ucięte było, żeby tu ukorzenić, znaczy nie miałam na celu ukorzeniania, tylko po prostu wycięcie schorowanej tkanki, jak się ukorzeni, to będzie dodatkowa zaleta. Tu mamy amarylisa, takie są takie dwa, jeśli to są amarylisy, są takie dwa tutaj i no sobie po prostu tutaj rosną, ja nie wiem, one są tutaj ze 100 lat. Po prostu są, trochę tutaj pożółkł, a ten liść już parę miesięcy temu. Podobno kwitną, ale ja tego jeszcze nigdy nie widziałam, więc dalej wierzę, że to jest legenda wymyślona przez różnych ludzi. Tak samo jak wariegacja u monster wariegaty. Tu mamy kwiat u choi, a jak ona się nazywa? Jakiej choi? Alokazji Blackwell. Nie, czekajcie, nie. Napiszę Wam, jak sobie przypomnę, ja ją tak dawno wspominałam dopiero, bo myślałam, że nic nie będzie, ta druga Dragon Scale niestety nie odżyła już chyba. Mam bulwę, może ją uratuję. A tutaj puszcza liścia, a wszystkie inne są zrzucone po wśrodnastkach i też dlatego, bo puszcza kwiat. Ostatnio mi nie zdążył rozkwitnąć i już padł, więc mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Jeszcze są tutaj dosłownie cztery rośliny. Hojakeri, znaczy dwie, które kupiliśmy, postanowiły już w jednej doniczce. Korzenie tak słabo, ale tak ogólnie to. Ja wiem jak to jest, po prostu będzie rosła jeszcze 3 lata, ta w ogóle nie będzie rosła. A potem no, zgnije od środka. Tak to z nimi już jest. A tutaj jest trzykrotka, która była cięta dawno i już widać, że bardzo potrzebuje przesadzenia. Ale jakoś mi się do tego nie zabiera. Tu mamy, albo dobra, sansevierie, bardzo ładne. Tutaj mamy jedna z nich. Odłamałam właśnie dzisiaj dwie stonki z tej. Jeszcze gdzieś wytwarzała trzecią, ale odłamałam dwie i mamy dwie małe stoneczki. Takie z korzeniami już chciałam ten liść odratować jeszcze, bo mam nadzieję, że jeszcze mi tą trzecią wytworzy. Znaczy pamiętam, że była. I z tej sansevierii, która była gwinejskiej, czy jak ona się nazywała, to ona mi cała zgniła w tym akwarium. Znaczy nie, chyba nie. Zaschła, a potem ją przelałam, więc zgniła. Bo nie podlewam jej dobrze, bo ciągle były wyjazdy. I udało mi się ocalić dwie stonki, którym wycięłam liście, żeby ukorzenić. Ukorzeniły się tylko cztery, wszystkie inne zgniły i jeden puszcza. No pokaż się. Wygląda jak glon, ale to odrost. Znaczy, no dobra, nieważne, to nie glon. No i ostatnia roślina. To ta sansevieria, jak ona się nazywa? Dobra, nieważne. Nie mam pamięci do nazw. Boże. Kurde, muszę sobie zapamiętywać. Jakiś neon, czy tam golden, golden flame? Nie, czekajcie, nie, to inna, taka ciemniejsza. Nieważne, zresztą nad nim, jak to jest ubiana, bo ją znalazłem. Znaczy, była taka wielka donica, która była przelana na klatce obok, no i stwierdziłem, że może jednak jedną uratuję. Puściła mi parę liści, a tutaj puściła bibika, który rozepchnął doniczkę. I jak widzimy, jakby jakiś, nie wiem, po prostu bardzo przerosła doniczkę. Znaczy nie korzenie, tylko przerosły sadzonki.
tutaj jest druga, wysadzę ją jak trochę urośnie, żeby odciążyć tą dużą roślinę, ale po prostu odetnę mieć tak pod ziemią, wezmę ciach i będzie sobie rosła już sama. No a to epifilum widzimy, że puszczę bardzo ładne odrosty, kiedy one dorosną, to wyciągnę tą roślinę i przysadziłbym też tego amaryllisa. Tu jest jeszcze zasuszone syngonium White Butterfly. Nie było mnie przy tym jak coś, to te rośliny są pilnowane przez inne osoby i no widzimy, ta nie jest dobrze pilnowana. Tu jest drugi amaryllisek, tak. I ten odcinek zakończymy na rybkach, które sobie siedzą w akwarium. Widzimy, że trochę się zmieniła wystawa.